Witajcie, kochani. Tak, to ja. Jestem z wami duchem, bo ciałem fizycznie jestem w tej chwili w Denver, w Colorado i świętuję bardzo szczególne moje osobiste święto szczęścia. Planowałam być z wami, planowałam otworzyć ten festiwal osobiście. Liczę na to, że wybaczycie mi, że robię to w tej formie. Przed nami wielki dzień. Ja wiem, nie mam cienia wątpliwości, że pod koniec tego dnia każdy z was, i ty, i ty, i ty, wyjdziecie z tej sali, z tego pięknego pomieszczenia, w którym się znajdujemy, wzbogaceni o nową wiedzę, o nowe kontakty, o wiele, wiele przytuleń, bo na pewno będzie dużo przytulania, o dużo serdecznych, ciepłych zdań. I od tego chciałabym zacząć. Chciałabym, żeby każdy z was w tej chwili pomyślał sobie o takim jednym zdaniu. O takim zdaniu, o którym zawsze, całe życie marzyłeś lub marzyłaś, żeby ktoś do ciebie powiedział. Pomyśl o tym zdaniu teraz. Czy to byłoby proste "kocham cię"? A może słowa pociechy, wszystko jest w porządku, dasz radę. Czy razem damy radę? Może kochanie? Może mój miły? A gdybyś miała do dyspozycji tylko jedyny, ostatni oddech, to czy zmarnowałbyś ten oddech na narzekanie? Czy zmarnowałabyś ten oddech na plotkowanie? Czy też byśmy postanowili wykorzystać ten jeden oddech dany nam w prezencie na powiedzenie tego magicznego słowa, magicznych słów: kocham cię. Więc mówię to do was teraz. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię bardzo. Każdego z was. Ja poświęciłam swoje życie miłości. Moja droga do miłości i do szczęścia zaczęła się od pokochania tej osoby, która tu przed wami siedzi, która do was teraz mówi. Zajęło mi to dużo czasu. Więc z głębi mojego serca, z ogromnym wzruszeniem, zachęcam was, żebyście nie marnowali czasu. Żebyście drogę do szczęścia zaczęli od pokochania siebie. Od powiedzenia do siebie: jesteś w porządku. Kocham cię dzisiaj, kocham cię jutro, kocham cię w tu i teraz. Moja ukochana nauczycielka Louise Hay dała nam, jej studentom, trywialne ćwiczenie. To było 30 lat temu. Stań codziennie przed lustrem, popatrz sobie w oczy. Popatrz w oczy tej osobie, która się z tobą urodziła, która z tobą tu przyszła na tą konferencję i która z tobą weźmie ten ostatni oddech. Popatrz tej osobie, czyli sobie, w oczy, w lustrze, codziennie rano i codziennie na dobranoc i powiedz: kocham cię. Ja tego ćwiczenia wiele lat nie zrobiłam. I to był błąd. Nie popełnij tego błędu. Zacznij kochać tu, zacznij kochać teraz, zacznij mówić dobre słowa, bo otoczeni jesteście dobrymi ludźmi. To dobry świat. Pan Bóg nie robi bubli. Nikogo z nas nie trzeba naprawiać. To dobre miejsce, dobry świat i to będzie piękny dzień celebrowania życia, dobrych relacji, pielęgnowania życia mimo tego, co nam się przydarza. I tu chciałam zwrócić się do ciebie, Beatko, nasza ukochana beneficjentko. Cieszę się bardzo, że jesteś z nami. Cieszę się bardzo, że możemy dla ciebie coś zrobić. Ja wiem, że twoje marzenie o zatańczeniu z twoim mężem na pewno się spełni. Spełni się dzięki wszystkim uczestnikom tego festiwalu. I bardzo liczę też, że dodatkowe cegiełki dorzucą nam ci z was, wasi znajomi, przyjaciele, rodziny, którzy fizycznie nie mogą być tutaj,
ale mają potrzebę zrobienia dobra, bo dobro się dzieli, wtedy się mnoży, jeśli się nim dzielisz. Życzę Wam pięknego dnia. Przed Wami dzień wzruszeń, zdobywania nowej wiedzy, poznawania nowych ludzi. Wykorzystajcie ten dzień. Wykorzystajcie ten dzień w pełni. A ja żegnam się z Wami oddechem, miłością i czułością, a przede wszystkim absolutnymi słowami podziwu dla Oli Majorek, która tak, do Ciebie, jesteś tam na tej sali. Chcę Ci powiedzieć, syneczko moja kochana, że podziwiam Cię. Że podziwiam Cię za to, jaka jesteś. Kocham Cię bardziej niż kiedykolwiek byłabyś w stanie sobie wyobrazić. Wiem, że mój syn Maciek kochał Ciebie miłością jedyną, ostatnią i piękną. I wiedz, że ta miłość zawsze będzie przy Tobie. Bo ci, którzy odchodzą, są z nami, tylko inaczej. Więc nie czekaj, aby pokochać, aby zaufać. Jest mniej czasu, niż Ci się wydaje. Nie czekaj. Zrób to teraz. Z życzeniami pięknego dnia. Ewa Folej.